Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia i dzisiaj powiem Wam czym są poziomy oraz prestiż w grze Dead by Daylight. Poziomy oraz prestiż odnoszą się do postępu postaci w Dead by Daylight. Każdy ocalały i zabójca ma swój własny postęp postaci reprezentowany przez jego poziom oraz prestiż. Poziomy są reprezentowane przez liczbę od 1 do 50, a prestiż reprezentowany jest przez różne herby oraz waha się od 0 do 100. Oba elementy są wyświetlane na portrecie postaci, a także w prawym górnym rogu ekranu po wyborze postaci. Poziomy. Poziomy są bezpośrednio powiązane z krwistą siecią. Każde ukończenie krwistej sieci zwiększa poziom postaci aż do maksymalnego poziomu 50. Zakup wszystkich węzłów z krwistej sieci spowoduje pojawienie się pustej krwistej sieci z jednym centralnym przyciskiem Prestige Node'em, którym to będzie trzeba zapłacić 20 tysięcy punktów blood points, aby sprestiżować postać na kolejny poziom. Pamiętajcie, że wówczas krwista sieć odnowi się na poziom pierwszy. Postać może być nieprzerywalnie prestiżowana aż do poziomu prestiżu setnego. Jeżeli Twoja postać nie została jeszcze nigdy prestiżowana, osiągnięcie poziomów 5, 10 oraz 15 odlokuje odpowiednio drugie, trzecie oraz czwarte miejsce na dodatkowe perki. Pojawienie się perków. Każda krwista sieć zaczyna się od dodawania jednego perka. W miarę z upływem czasu i rozwojem krwistej sieci to wszystko się zmienia, i tabelkę z tego przedstawiam wam właśnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o pojawianie się profitów, to od poziomu 1 do 9 pojawia się jedna umiejętność i jedna jest do kupienia. I wówczas byt nie zjada ci nic z blotwu. Idąc dalej tym tokiem mamy poziom dziesiąty, gdzie pojawiają się dwa perki i tylko jeden możemy kupić. Po zakupie pięciu węzłów lub zaraz po zakupie pierwszego profitu zużyje się jedna umiejętność na blotwebie. I tak właśnie zgodnie z tym idziemy sobie dalej, aż do poziomu 50. Wszystko macie w tabelce. Jeżeli podobają wam się moje materiały, zostawcie koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Komentarz każdy komentarz czytam, na każdy komentarz odpowiadam oraz łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i pomoże mi się to dalej rozwijać. Prestiż Prestiż jest nieodłączną częścią rozwoju postaci w Dead by Daylight i występuje na poziomie 50, po czym krwistość postaci zostaje zresetowana do poziomu pierwszego, a jej prestiż zostaje zwiększony o plus 1 do maksymalnie setnego prestiżu. Ikona prestiżu wyświetlana jest na HUD oraz pokazywana na ekranie końcowym po zakończeniu próby oraz pokazuje ile czasu i blood points włożyliście w daną postać. Ikona prestiżu zawiera różne herby w zależności od tego ile razy daną postać po prostu poddano prestiżowi. Nagrody, które otrzymujecie za prestiż postaci. Osiągnięcie określonych kamieni milowych prestiżu odblokowuje specjalne nagrody. Na poziomie pierwszym odblokowuje wersję pierwszego poziomu unikalnych umiejętności postaci do natychmiastowego użycia na wszystkich innych postaciach. Na poziomie drugim odblokowuje wersję drugiego poziomu unikalnych umiejętności postaci do natychmiastowego użycia na wszystkich postaciach. Na poziomie trzecim odblokowuje wersję trzeciego poziomu unikalnych umiejętności postaci do natychmiastowego użycia na wszystkich postaciach. Na poziomie czwartym odblokowuje zakrwawiony tors ocalały oraz broń dla zabójcy, element kosmetyczny dla postaci. Na poziomie piątym odblokowuje zakrwawione nogi ocalałego oraz ciało dla zabójcy, elementu kosmetycznego postaci. Na poziomie szóstym odblokowuje zakrwawioną głowę dla ocalałego oraz maskę lub głowę dla zabójcy jako element kosmetyczny postaci. Na poziomie siódmym, ósmym i dziewiątym odblokowuje czarm reprezentujący skile postaci. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że przyda się dla nowych graczy, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na kanale, zostawcie komentarz, będzie mi bardzo miło oraz łapkę w górę dla zasięgów. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, i do usłyszenia już już.